Hej, ja jestem Sarge i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z gry Crash Bandicoot 4 Najwyższy Czas. Powróciliśmy do drugiego wymiaru, gdzie zabierzemy się za kolejne odwrócone wersje poziomów. To właśnie tutaj, na etapie zgniatarka, zakończyliśmy 2 odcinki temu przechodzenie tych odwróconych poziomów, więc od razu bierzmy się za kolejny poziom, tylko zanim rozpoczniemy, to jeszcze przełączmy sobie na Coco i wybierzmy jakąś inną skórkę dla tej postaci. Mamy Coco z papieru, już taką skórkę wcześniej mogliśmy oglądać jako Crash, to było coś takiego. I powiem wam, że chyba ciekawiej się tutaj jednak Coco w tej formie prezentuje. Więc ruszamy w drogę, bo tak się ten poziom nazywa. Wiadomo, że ten filtr graficzny w drugim wymiarze trochę nam zmienia jednak kolory, ale mimo wszystko możemy się przyjrzeć, jak ten strój wygląda. No i musimy tutaj oczywiście przyzwyczaić się do tego, że idziemy w odwrotnym kierunku niż przy pierwszym kontakcie z tym poziomem, gdzie jednak poruszaliśmy się w prawo, a nie w lewo. No ale teraz też przynajmniej nie ominiemy tych 6 skrzynek, które tutaj są całkiem sprytnie ukryte, a pamiętacie, że przy pierwszym podejściu nawet nie pomyślałem, że tutaj coś może jeszcze być. Więc teraz to od razu sobie nadrabiamy. I ruszamy dalej, uważając na kolejne pułapki. Będę musiał tylko uważać na to, gdzie tym razem będzie ukryty klejnot do zdobycia. Na razie wykorzystać fakt, że nam się trochę rozjaśniło po tym, jak aktywowaliśmy sobie punkt kontrolny. Ogólnie ten filtr graficzny ma nas, przynajmniej w teorii, zmusić do tego, żebyśmy biegli jak najszybciej przed siebie, żeby ten ekran się za bardzo nie ściemnił w międzyczasie. Ale to też nie jest jakiś wymóg. Prawda jest taka, że nawet jak już są te maksymalne ciemności tutaj, no to też możemy spokojnie sobie poradzić i nie jest na tyle ciemno, żeby to wszystko było niemożliwe do przejścia. Dobra, tutaj. Czy było coś na górze? Chyba nie. Możemy to rozbić od razu. A nie, w tym przypadku nie mogliśmy tego rozbijać. Upatrzcie, że tutaj to nitro było. Czyli w takim razie lądujemy w przepaści. Oczywiście zgon na etapie bonusowym nam się nie zalicza. A i tak należy pamiętać, że w przypadku odwróconych wersji mogę sobie na 3 zaliczone zgony pozwolić. I nic się złego nie stanie. No bo tutaj już relikt idealny na maksa nie jest konieczny i kurczę, znowu zagadałem się i zapomniałem o tych skrzynkach nitro. Powiem wam, że teraz dla pewności po prostu sobie przeskoczymy te skrzynki chyba i najpierw podziałamy właśnie, żeby porozwijać to, co trzeba przede wszystkim. Czyli tutaj na dobry początek to. Nie wiem, czy tam dalej jeszcze było coś potrzebne. No dobra, mam nadzieję, że nie. Rozbijmy to w ten sposób i spróbujmy dostać się na górę. Ale to nie, muszę najpierw tutaj spróbować przeskoczyć na lewo. Dobra, i teraz właśnie tam na górę. Te 2 pozostałe skrzynki. Tutaj nitro do rozbicia, no i mamy pozostałe, co już jest tylko czystą formalnością tak naprawdę. Okej. Mimo, że poziomy są dość na świeżo w pamięci, no to jednak trzeba zwrócić kurczę uwagę na to, że... A patrzcie. Tu jest teraz ten klejnot. Tylko czy my jesteśmy w stanie się tam dostać tędy akurat? Jak najbardziej, okej. No dobra, czyli w tym przypadku akurat klejnot jakoś nie był bardzo mocno ukryty. Chociaż przez te kraty można by było nie zauważyć mimo wszystko. Ale grunt, że zauważyliśmy i teraz możemy się skupić już w pełni na tym, żeby tylko zebrać wszystkie skrzynki. W teorii w tych samych miejscach co wcześniej, tylko że przez to lustrzane odbicie. No jednak po odwrotnej stronie zawsze będziemy znajdować. Więc to też bywa zdradliwe, żeby tak nie grać do końca z pamięci tutaj tylko. No ale już się chyba zrobiło maksymalnie ciemno i teraz będzie duża odmiana. A dobra, bo tutaj kurczę, mamy motyw z tymi skrzynkami. Będę musiał tu uważać, bo pamiętamy, że to też było dość zdradliwe tutaj, żeby się pospieszyć. A nie chciałbym tutaj jednak zbyt wielu zgonów sobie zaliczyć, prawda? Dobra, na razie jest jeszcze spoko, ale tutaj jak właśnie dochodziła ta maska, to się pojawiały problemy, bo tutaj będę musiał się dostać na górę. A czy ja mógłbym ewentualnie spróbować przeskoczyć to? Zaraz zobaczymy. W ten sposób, żeby nie ruszyć tej windy na razie. I teraz tutaj, bo tam mamy tę skrzynkę pod nitro. Okej. O to chodziło. Możemy rozbić, chociaż chyba nie musimy. I teraz właśnie spróbować jeszcze aktywować sobie tą windę. Ekstra. Tutaj możemy. I teraz na prawo. Pamiętamy, że to mocno trzeba było się tutaj wybić, korzystając ze wślizgu. I teraz na górę. Super. I patrzcie, że tutaj mieliśmy wcześniej w normalnej wersji poziomu ukryty klejnot, a teraz jednak zdobyliśmy to już wcześniej. Więc taka jest odmiana. Dobra, niech stanie się światłość i ruszamy. A, tu muszę uważać. Było sporo kombinowania z tymi wymiarami. Nie wpaść na nitro. I dużo tutaj było tych pułapek z tym ogniem, więc też żebym od razu nie ruszył za bardzo do przodu, bo to się może okazać również zdradliwe. Czyli tak samo, zeskakujemy dopiero teraz. I znowu ogień. Przynajmniej nam troszeczkę rozjaśnia to przy tym filtrze graficznym. Nie ma tego złego. A, i tu już będzie ucieczka. Tu też mi zwróciliście uwagę, całkiem słusznie zresztą, że... Jak się później dowiedzieliśmy, Tauna tam zadziałała. Ja początkowo sobie ubzdurałem, że to Tauna prowadzi teraz ten pojazd i nas goni, ale w rzeczywistości ona właśnie dokonała tego sabotażu, o którym mówił Engine, i jakby wstrzymała chociaż na chwilkę ten pojazd, dzięki czemu w tym przypadku Coco albo Crash, w zależności od tego, kim gramy, ale mieliśmy szansę jeszcze na ucieczkę. Więc tutaj jak najbardziej oczywiście Tauna nam pomogła. A teraz już właściwie ten pojazd po prostu nas goni bez udziału Tauny. No i co, w tym miejscu mamy oczywiście patent z tym ukrytym klejnotem zielonym. Gdybyśmy jeszcze do tej pory go nie zdobyli, to teraz można było w ten sobie sposób to odkryć. Rozbijając nitro, ale teraz oczywiście nie jest to konieczne, nie jest to nawet możliwe. Nie jest to możliwe, bo my już zielony klejnot dawno zdobyliśmy i nawet wykorzystaliśmy to na innym poziomie do odblokowania sobie ścieżki osobnej. Ścieżki zielonego klejnotu właśnie. Dobra, już niedługo kończymy tę przejażdżkę. Jeszcze kawałek. Nie zatrzymywać. No i dobrze. Mamy wszystkie skrzynki, a więc odwrócony klejnot za to otrzymaliśmy. No i nawet relikt idealny na maksa nam się potwierdził, chociaż nie trzeba było go tutaj oczywiście już zdobywać. Tak więc ruszamy do kolejnego etapu. A będzie to chyba dla odmiany ten poziom, w którym kierujemy tutaj Tauną. Jeszcze tylko sobie zobaczmy. Jest wszystko odblokowane. Ewentualnie tutaj w statystykach poziomu. Mamy w tym momencie 21% gry. A więc widzicie, jak dużo jeszcze przed nami. W każdym razie przejdźmy może na chwilkę do tych skórek. Zobaczyliśmy sobie, jak wygląda Coco z papieru. To teraz pora na Crasha, bo tutaj coś nowego jeszcze mieliśmy. Arlekin, no proszę. Komicznie Crash wygląda, ale niech będzie. Chociaż teraz na razie nim nie zagramy, dopiero później. Aczkolwiek nie, bo tutaj też i Crashem będziemy mieli okazję zagrać. Tylko zaczniemy oczywiście od samej Tauny. Okay, this place rules. To żeby teraz się, kurczę, nie pomylić z tymi skrzynkami, które były po bokach. Mam takie wrażenie, że przy tym filtrze graficznym są jeszcze mniej widoczne. Zwłaszcza jak nam się, kurczę, będzie robić ciemno z czasem. Więc obym tutaj nie pomylił się i nie przeoczył gdzieś właśnie tych skrzynek. Muszę uważnie się rozglądać. No i tak samo rozglądać się za ukrytym klejnotem. Jednak dostępnym teraz w innym miejscu. Dobra, tej skrzynki absolutnie nie pominiemy. Tutaj to akurat pamiętam doskonale o tym zejściu, tylko że wtedy ruszaliśmy w prawą stronę. Okej, mamy to. Na spokojnie, naskakując tutaj na te skrzynki, rozbijmy je. Bo ten kopniak Tauny jest o dość sporym zasięgu, co może być w przypadku Nitro zdradliwe. Czekajcie, tutaj na początku jeszcze czegoś nie było, albo czy przypadkiem nie ma właśnie klejnotu. Nie widać za specjalnie. Czekajcie, zanim przejdziemy na lewo, to rozprawmy się, kurde, z tobą. Nie no, serio, jak to jest możliwe, że ja oberwałem w ten sposób? No dobra, zaryzykujemy i nie będziemy restartować poziomu. Na 3 zgony możemy sobie pozwolić. Ale tego się nie spodziewałem, że przyciągniemy go do siebie i jednocześnie wysadzimy tutaj TNT. To było naprawdę lekko irytujące. Okej, mamy to i teraz tu muszę uważać. Dobrze, rozbiliśmy to tak, jak było trzeba. Od razu ruszamy dalej. Okej. I tutaj pamiętajmy, że trzeba naskoczyć. I patrzcie, że tam dalej oczywiście mamy też skrzynkę, ale patrzcie, tutaj jest chyba jeszcze ten klejnot, co? Tak jakoś wyskoczyć? No, oczywiście. Dobra, no to też na naszej drodze, chociaż sprytnie ukryty, trzeba przyznać. Jeszcze była tu jakaś skrzynka, już się, kurde, naprawdę ciemno zrobiło w tym momencie. No, ale musimy sobie poradzić. Dopóki nie znajdziemy punktu kontrolnego, to tego nie zmienimy. No, zaatakuj go. Jezu, naprawdę. I uwaga na tego skubańca, bo... podskoczyłem, żeby go dopaść, a nie zwróciłem uwagi, że jednocześnie gdzieś tam ruszyłem w stronę przepaści. To jest wkurzające. A, tego to też możemy właściwie z dystansu, dla pewności. Dobra, teraz w lewo, a nie w prawo. Musimy tu jeszcze odbić, jak pamiętamy. I tutaj chyba właśnie był ukryty klejnot wcześniej. A mamy przy okazji też i dwie skrzynki. No dobra, to teraz tam. Tylko w dobrym momencie. Spoko. No, bo już się bałem, że nie doskoczę. No i wykrakałem. Problem teraz polega na tym, że już nie mogę sobie pozwolić na więcej zgonów. Jeśli się takowe jeszcze przytrafią, to siłą rzeczy będę musiał to powtarzać. Więc dość już tego rozluźnienia, naprawdę. Dobra, przechodzimy tutaj. Poradziliśmy sobie i ruszamy dalej. A pamiętajmy, że tu jeszcze, kurczę, ciągle czeka sekcja. No, w tym przypadku będzie to Coco chyba, bo ostatnio ją wybraliśmy. A nie, będzie to Crash, bo jego tutaj wybraliśmy przed tym poziomem. No bo to jest ta troszkę taka alternatywna wersja wydarzeń. Dobrze, teraz musimy wrócić. Aj, tylko że pospieszyłem się troszkę, poczekajmy najpierw, żeby nie natknąć się na tą pułapkę. Wprawdzie można było ją oczywiście przeskoczyć, ale lepiej nie ryzykować, że może jakoś zahaczymy o ten ogień. I teraz też trafić. Dobra, dał radę. I to już będzie koniec tej sekcji dla Tauny. Dalej będziemy już tylko grali Crashem. A problem polega na tym, że tam będzie jednak teraz ta ucieczka utrudniona, bo będzie pełno skrzynek nitro. Oby tym razem się tutaj, kurczę, to już udało bez skuchy. No nie powinno nas dziwić to, że tutaj mamy bez scenek przerywnikowych w tym trybie odwróconym. Bo już tak było wcześniej. Ale okej, skupmy się. Tylko nie wpaść na nitro. I nie zwalniać za bardzo. Się robi niebezpiecznie. Za bardzo się do nas zbliża momentami. Okej, tutaj się udało. No i też oczywiście możemy sobie wyciągnąć to, ale teraz nie bawimy się w to, bo już to niepotrzebne. Tutaj już jest krócej, ale tych skrzynek nitro będzie też więcej chyba, jeśli mnie pamięć nie myli. No, uwaga. Ja cię kręcę, jeszcze zwalniam. Dobrze, udało się. No i super, czyli mamy wszystko. Na szczęście na tych 3 zgonach skończyliśmy. Trochę pechowych. Najważniejsze, że są te odwrócone klejnoty. Wszystkie 6 sztuk. Lećmy w takim razie teraz już z walką z Enjinem. No bo pamiętajmy, że również odwrócone wersje walk z bossami są tutaj dostępne. I patrzcie, że odblokujemy skórkę klasyczną dla Coco. Tak to przynajmniej mi wygląda na klasyczną skórkę. A zresztą, czekajcie. Patrzcie, tak wygląda tutaj klasyczna skórka Crasha, jeśli chodzi o ikonkę. Tak, to będzie to. Pokonaj Enjina. Wszystko się zgadza. No dobra, no to w takim razie zaczynamy. I walka oczywiście będzie wyglądać tak samo, najwyraźniej, tylko że po prostu w odwróconej wersji. No i z tym filtrem graficznym. I widzicie, tutaj też oczywiście też bez scenki przerywnikowej. Prześwietlony ten ekran teraz momentami. Musimy sobie poradzić. Stay away from my robot. He's fragile. Don't like death metal. A co tam, nawet pozwoliłem mu dokończyć kwestię dialogową. Mieliśmy trochę czasu. Teraz przeskakujemy. O! Pomyliłem się w końcu. Ale to przez to właśnie, że kurczę, tak to jest bardzo prześwietlone. No ale grunt, że tutaj możemy sobie na dowolną liczbę zgonów pozwolić nawet, bo nie jest to w żaden sposób oceniane. Nie mamy tutaj reliktu. Idealny na maksa. Jezu, teraz pomyliłem się i wcisnąłem dwa przyciski naraz. I przez to znowu się władowałem. No dobra, niech będzie do 3 razy sztuka, być może. Tylko najpierw trzeba będzie oczywiście trafić tych przeciwników, którzy tak biegną na nas w niektórych momentach. Jest kolejny i czekamy na jeszcze jednego. Wtedy dopiero będzie można zaatakować Enjina. Dobrze. Dotarcie tam będzie oczywiście coraz trudniejsze, bo jeszcze maska. Okej, robi się coraz ciekawiej. Coraz więcej jest tych przeszkadzajek tutaj. Ale damy sobie radę, nie ma innej opcji. Dobra, pierwsze uderzenie poszło. Ile tego jest, kurczę. Znowu tędy atakuje. Czekamy na jeszcze jednego przeciwnika tutaj, też na środku. Przedostatnie uderzenie przed nami w takim razie. No i właśnie, ostatni raz. Ostatnie uderzenie jeszcze i będzie po kłopocie. Tylko tutaj jest najtrudniej przez te ruszające się wciąż platformy. Dobra. No, idealnie mi tutaj wskoczyłeś. No i lecimy. Wykończyć go tylko. Dobra, tylko nie przesadzić, żebyśmy nie wpadli tutaj. O, i patrzcie, że tutaj też się nam nie odpala żadna scenka. Od razu przechodzimy do ekranu ładowania. Mamy oczywiście osiągnięcie za pokonanie bossa w tym trybie na odwrót. No i powinniśmy mieć też automatycznie odblokowaną skórkę dla Coco. I rzeczywiście jest odblokowana, prawda? Dokładnie, czyli będziemy ją mieli tutaj. No to nie wiem, czy od razu sobie ją odpalamy? Chyba tak, nie ma co czekać. Klasyka. Proszę bardzo. Tak się Coco tutaj prezentuje w klasycznej wersji. No i żeby nie zwlekać, to przejdźmy od razu do kolejnego wymiaru. Tu jeszcze tylko może sobie zobaczmy, czy aby na pewno wszystko zrobiliśmy. Oczywiście oprócz czasówek, które zostawiamy sobie na koniec, ale jest faktycznie wszystko. No to w takim razie przed nami po raz kolejny słone wybrzeże. No i tutaj oczywiście będzie inny filtr graficzny. I chyba nawet wiem, jaki to będzie filtr, dlatego, że już ten ekran tutaj mi wiele mówi, bo też był ten filtr już, zdaje się, prezentowany przez twórców przed premierą. To jest oczywiście zdecydowanie to. I teraz patrzcie, wydaje się, że taki nieciekawy filtr, wszystko czarno-białe, oprócz głównej bohaterki, przeciwników i skrzynek, ale w momencie jak wykonujemy kręciołka, to wszystko dookoła nam się zamalowuje. Efekt absolutnie genialny. Już jak zobaczyłem to na przedpremierowym nagraniu od twórców, to po prostu się zakochałem w tym trybie. I aż jestem ciekaw, jakie jeszcze będą nas tutaj czekać, skoro w każdym wymiarze jest coś nowego. Ale przepięknie to wygląda, naprawdę. Takie zamalowywanie całego świata. W zależności od tego pewnie też co robimy, bo nawet widzę, że jak naskakujemy na skrzynki, to też nam tutaj się to koloruje dookoła. Super sprawa, naprawdę. Już i tak mi się ogólnie ten wymiar piracki podobał. Takie fajne właśnie platformówkowe klimaty. Ale tutaj, jak jeszcze mamy właśnie ten tryb na odwrót, to też to fajnie pasuje. Wow, a tutaj na górze w takim razie niczego nie było? Bo mamy wyskocznie. Aż dziwne. Ciekawe. Wydaje mi się, że powinno coś być. Mam nadzieję, że niczego tam nie przeoczyłem. Ale już takiego szczegółu też nie pamiętam, czy tam faktycznie coś było, czy to tylko taka podpuka. Że niby jest wyskocznia, a jednak nic tam to nie daje tutaj. No ale dobra, tutaj będzie wszystko. Lećmy dalej. Czyli na bieżąco robić tego kręcioła, żeby sobie kolorować świat. Dobrze, no pięknie wygląda. Jeszcze jak rozbijamy kilka skrzyń naraz, to widzę, że większa okolica nam się zakolorowuje. Wow, a patrzcie po punkcie kontrolnym, jak ładnie to wygląda. Jeszcze lepszy efekt. Jeśli chodzi o TNT, naskoczmy na to. Okej. A, tylko że tutaj mieliśmy jeszcze ten motyw z jazdą na linię. Muszę się tutaj skupić, bo niektóre skrzynki były przecież też na dole. Dużo skakania było. Idealnie na razie idzie, oby nie zapeszyć. Od razu się ładnie wszystko pokolorowało, super. Hmm. 64 skrzynki. Uwaga na tego pana. Ale ciekawe, bo tutaj też być może właśnie będziemy mieli jeszcze poziom Tauny, bo znowu mieliśmy te znaki zapytania, co pojawia się wtedy, jak jakaś inna postać nam w pewien sposób pomaga. A, teraz tak będzie. Wcześniej chyba od lewej strony zaczynaliśmy, to teraz będzie trzeba raczej od prawej, prawda? No bo tutaj pójdziemy jednak chyba dopiero na koniec, tak mi się wydaje. Czekamy na platformę. Możemy ją zakolorować, przy okazji to, co jest tutaj w okolicy. No, już się bałem, że nie zdążę. Ale jakoś to poszło. Teraz jeszcze uwaga tutaj. No i mamy to. Czyli co, tak jak to było wcześniej, teraz wracamy na spokojnie tędy. Okej. No i właśnie, wyczekać. Lepiej sobie też tak przesunąć, żeby... Ale... Patrzcie tutaj! Ja cię kręcę. W takim miejscu jeszcze ukryty klejnot. To pytanie, czy ja tam... Nie no, tędy muszę chyba doskoczyć. Ale to z platformy. No nie wierzę. Tutaj niczego wcześniej nie było. Dobra, ale teraz musimy jeszcze wrócić. Udało się to. I pamiętajmy, że jeszcze tutaj kolejna ścieżka. aż do punktu kontrolnego, żeby poczuć się bardziej bezpiecznie. Dobra, to możemy porozbijać. I tutaj też w dobrym momencie, bo to nam się tutaj zapada. Ale udało się bez kłopotów. Ostrożnie z tym TNT oczywiście. Dobra. Czekamy na wybuch i tutaj już punkt kontrolny mamy. Faktycznie. No to w takim razie odpalamy sekcję bonusową. Jak to teraz tutaj będzie wyglądać w końcu? Czekajcie, może zacznijmy od tych skrzyń. A dobra, bo tu jest to życie. Już zaczynam kojarzyć powoli to miejsce. Tutaj nitro z kolei. Ale czekajcie, rozumiem, że to mogę rozbić spokojnie. Bo to sobie przeskoczymy od góry. Gorzej jedynie tutaj. Najpierw to nitro to ja muszę wysadzić, żeby móc cokolwiek więcej zrobić. A żeby to wysadzić, to odpalamy tutaj. I teraz dopiero wracamy. Rozbijając wszystkie pozostałe skrzynki, powinno być ok. Proszę bardzo, 22. Więc mamy wszystkie. A tutaj nie pozostawiliśmy jakiejś skrzynki wcześniej w takim razie? No nie, bo checkpoint zaliczony. Ruszajmy dalej. Czyli co, teraz tutaj jak mieliśmy wcześniej w skrzyni ten ukryty klejnot, no to na tę chwilę nam się to nie przyda. Okej. Niby kusi, żeby tam się dostać, ale... Dobra, nie będziemy ryzykować chyba. Przecież drugiego ukrytego klejnotu nie będzie. A skrzynek też tam nie było widać. Więc na spokojnie możemy ruszać, myślę, dalej. Dobra, może tutaj. A, tylko że jeszcze jedna sprawa, że tutaj po tej stronie z lewej było coś. Tylko najpierw rozbijmy to tak. Okej, i to się chyba właśnie te skrzynki tutaj pojawiły, prawda? Mam nadzieję, że mnie tutaj też pamięć nie myli. Tylko że wiadomo, wcześniej to było po prawej stronie, a nie po lewej. Okej, to teraz tutaj pójdziemy. Na tego przeciwnika naskakujemy, żeby nam krzywdy nie zrobił. Jejku, i się zagalopowałem za bardzo. No dobra, grunt, że to dopiero pierwszy zgon tutaj. Widzimy się tam na dole, żeby nie tracić czasu. Czyli raz jeszcze rozbijamy te skrzynki i teraz już, żeby nie zapędzić się zbyt mocno do przodu. Tylko od razu tutaj, a to było, kurczę, tuż przed tym kolejnym punktem kontrolnym, co? Aż szkoda. No ale teraz nadrabiamy. I tak czy siak, dwa zgony są wciąż jeszcze możliwe jak najbardziej. Więc tragedii absolutnie nie ma. Rozbijmy to. Już tylko dostać się do końca. W teorii wydaje się, że formalność. W praktyce mamy tam jeszcze paru przeciwników przy tych zapadających się tutaj platformach i to jest zawsze jakiś tam kłopot. Ale wyliczymy to dobrze, mam nadzieję, żeby się dostać. I jeszcze dalej, proszę bardzo. Mam nadzieję, że nie ominąłem żadnej skrzyni. Zaraz się przekonamy. O mój Boże, oczywiście, że musiałem coś ominąć. Tylko pytanie gdzie? Szczerze nie mam pojęcia na tę chwilę. Kurde, aż sam się zastanawiam, wiecie? Będę musiał w takim razie jeszcze raz to przejść i pokazać wam pominiętą skrzynkę. No nie pozostaje mi tak naprawdę tutaj nic innego. No zobaczymy za chwilę. Aż musiałem dokładnie przejrzeć swoje nagranie i okazało się, że tutaj ominąłem jedną skrzynkę. Od razu na tym zjeździe pierwsza na dole. teraz została nadrobiona, więc pozostaje mi tylko już dotrzeć do końca tego poziomu. Jesteśmy zatem już przy samej końcówce i pozostaje tylko dopełnić formalności, rozbić tutaj wszystkie skrzynki, zaczynając od tych zwykłych, a kończąc na wykrzykniku. No i faktycznie, mamy to. Tam kurczę, przez to, że tak farba się rozlewała przy tym zjeździe, no to ciężko było zauważyć w ogóle tę pierwszą skrzynkę, która tam była dość sprytnie ukryta. No ale teraz mamy to już za sobą i możemy wracać do mapki. Udało się nam zatem odkryć, jak wygląda filtr graficzny w tym trzecim wymiarze, ale kolejnymi etapami zajmiemy się kiedy indziej. W następnym odcinku plan jest taki, żeby zająć się nowym poziomem i to zapewne nie jednym w kolejnym wymiarze, już bodajże w wymiarze 5. Chodzi oczywiście o te komarze moczary, więc już teraz was zapraszam serdecznie. A póki co, żegnając się z wami, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zostawcie kciuka w górę, jeśli tak było i do usłyszenia następnym razem. Cześć!